Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Snapcraft. Dzisiaj już mamy 97 odcinek, coraz bliżej do setki. Już niedługo, niecały miesiąc myślę, że pojawi się ten setny odcinek. A dzisiaj chciałbym wam przedstawić projekt, nad którym pracowałem już od dłuższego czasu. Projekt, z którego jestem cholernie dumny, strasznie mi się on podoba i mam nadzieję, że i wam się spodoba. Ale póki co, jesteśmy w endzie, ja sobie znowu po raz już... W samym lutym to się po raz czwarty sobie odnawiam set. Zginąłem, niedawno zginąłem przez zombie, tutaj jest nawet informacja. Ojej. No właśnie, no zginąłem przez zombie, ale już sobie pomału secik odrabiam, tu już jest zrobione. Klatę mam gdzieś tutaj. No nie do końca taką, jakbym chciał, ale jest. Nie mam jeszcze elytry i chciałbym sobie elytry właśnie zrobić, ale nie mam unbreaking. Przynajmniej nie mam żadnej trójeczki, mam tylko unbreaking 2. I chciałbym bardzo mieć trójeczkę, tak więc sobie zaraz tutaj coś zrobimy. Tu Undead Strider sobie odświeży. Albo jeszcze jedną dwójeczkę i byłbym happy. Tylko też nie jest happy, happy meal. O, jedyneczko, może coś z tego się ukręci. A może nie. Nic, patrz jak po chamsku, nic nie idzie. Nie chcę tego. Żwony mi z tym. Czekajcie, sobie gdzieś dostanę, żeby tam od razu wpadały. Co dzisiaj? Pewnie wiecie, chciałbym wam dzisiaj zaprezentować projekt, nad którym pracowałem. Jest to wioska, która... No, najlepsza wioska, jaką do tej pory wybudowałem. A wybudowałem ich naprawdę sporo. O, będzie mniej. Tak więc tak, połączamy to na dwójeczkę. Dwójeczkę mam tutaj. I wezmę jedną mending. Tak, tu mam dwójeczkę. I mending jedno przy okazji wezmę. Łączymy to z tym. I dziękuję bardzo i życzę smacznego. Ile będzie kosztował połączenie do tego? To z tym 12 leveli, nie za dużo. Tak więc kilka kliknięć i będziemy ten 12 level mieć. Tak, 12, się pomyliłem. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale dałem ramkę i w trochę innym miejscu kamerka teraz jest. Jeszcze nie wiem, gdzie ją dokładnie dam, ale jest gdzie indziej. I właśnie mam nadzieję, że teraz wam się spodoba. Ramka jest, no jest jaka jest, sam ją robiłem, dlatego jest słaba. Jeżeli ktoś chciałby jakąś lepszą stworzyć, może ją, nie wiem, stworzyć i wysłać. Link w komentarzu. Ja będę przeglądał, jeżeli coś fajnego znajdę, byłbym wdzięczny. No chyba, że wam się ta spodoba. No. Okej. Pyk. I mamy mending. No i to byłoby na tyle. To odkładam. To też zresztą. To wywalam. I dziękuję bardzo. I sobie polecimy teraz do domu. Pokażę wam to, nad czym pracowałem. Tak więc siup, z tego co dobrze pamiętam. O kurczę, tu miałem zbudować. Tu miałem zbudować w endzie wieżyczkę i tego nie zrobiłem. Ale myślę, że na live coś to ogarniemy. Nie będzie tutaj wieżyczki, bo i tak już nie latam do nowego endala, żeby coś było. Coś małego. Nie będzie z tego na pewno osobnego odcinka, że projekt inny. Dobra. Siup i witam was w nowym projekcie, który zajął mi naprawdę sporo godzin. Zresztą sobie patrzę tutaj na podgląd obok. Tylko tak sobie zerkam w tej chwili. Tak, jestem w miejscu, w którym chciałbym was przywitać. Witam was w mojej wiosce NPC, znajdującą się na mojej bazie. Wow, mam nadzieję, że wam się spodoba. Tutaj mamy oczywiście zajście. No to wszystko znacie, prawda? Tu wchodzimy i mamy oszklony teren. Pięknie to moim zdaniem wygląda. I mamy wioskę, różne domki, ścieżki. To jest prawie wszystko, co powinno być w wiosce. Łącznie z niektórymi villagerami chyba, tak? Mam nadzieję, bo ten zombie mnie tutaj zabił. Ej, mam nadzieję, że on mi nie wybił wszystkich villagerów. To byłoby niefajne. Taki fail trochę byłby na odcinek. Nie, ale wątpię. Tam mamy jednego, ej. Tu było naprawdę ich dużo. Dużo więcej niż teraz. Wow. No są villagery, noc jest to sobie... W domku siedzą, to się obudzę może... prześpię, nie obudzę. Może wyjdą na dwór. Ale naprawdę ich było dużo, dużo więcej. Naprawdę dużo więcej ich było. Chyba trochę pozdychały. Wow, to ten zombie pewnie musiał ich pozałatwiać. Przepraszam. Ile was tu? Czterech? No nie wnikam. Tak, i każdy domek ma jakieś wyposażenie.
Zaraz się przejdziemy i omówię wam każdy po kolei. Tak więc czekajcie. No tu mamy wejście i pójdziemy sobie od lewej do prawej, jak w przeciwieństwie do wskazówek zegara. Chociaż nie, zgodnie z wskazówkami, bo siu, 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 siu. Dobra. Jest to pierwszy domek. Każdy, ten mały domek to są domki, że tak powiem, dla zwykłych wieśniaków, które nie mają swojej profesji, takiej konkretnej. I tu mamy nasze crafting, dwie doniczki z kwiatkiem, łóżko i skrzynkę. Tu jest na przykład domek drwala. Fajnie mi tutaj podobają się zawsze te takie ułożone jakby bele drewna, tak przykryte tymi torami. To one właśnie oznaczają, że tutaj mieszka sobie drwal. Tu leży takie na przykład przewrócone drzewo do pocięcia. Też moim zdaniem wyszło mi to fajnie. Prosto i fajnie to wygląda. Tutaj właśnie mieszka drwal. No, trochę inaczej. Chociaż nie, dobrze. Tutaj dobrze się osiedliły. Tu miał być zegarek i zawsze zapominałem go dać i do tej pory zapomniałem. Tak, łóżko, tutaj jakieś skrzynka, stoliki, żeby sobie posiedzieli, tu siekierka, jakby wiecie, chcieli jakieś drewienko porąbać. No. Ten domek był pierwszy, jaki wybudowałem. Do tej pory jeszcze nie przeniosłem wszystkich kurde materiałów do bazy. Znaczy na dół, bo w bazie one są. Tak, ten domek wybudowałem jako pierwszy, czyli zbiór map. W nim jest mapa, moja mapa świata. Jesteśmy w tej chwili... czekajcie. No, tutaj jesteśmy, w tym miejscu. To jest nasza baza. Tutaj jest moja baza tymczasowa. Tutaj mamy farmę głów, a tutaj mob grinder. Tu jeszcze gdzieś mniej więcej, jakby poszedł w dół, to gdzieś mniej więcej tutaj byłaby farma żelaza. Tak, tutaj mamy mapy. Takie wiecie, pierdółki. Łóżko. Chciałem, żeby to jakoś fajnie wyglądało i wydaje mi się, że nie wygląda to źle. Tutaj mam nici, żeby pohandlować sobie z innymi villagerami i to sobie w wolnym czasie porobię. Tutaj mamy bibliotekę. Też jeden z pierwszych domków, jakie wybudowałem, chyba drugi. I bardzo prosta biblioteka, tutaj mamy wszędzie książki, jakaś czytelnia, no. Wydaje mi się, że wszystko to wygląda bardzo estetycznie. Okej, kolejny domek, to jest nowy domek dla cywilów. Tak samo. Skrzynka, łóżko, crafting, półeczka i dwa kwiatki w doniczce. Studnia, ta studzienka jest fajna, bo tutaj... Ciężko będzie mi to teraz pokazać. No nie pokażę. Nad tym są detektory światła i one, że tak powiem, zapalają to. Tylko czemu to się w dzień świeci? Nie powinno. Coś chyba się popsuło. No nic, tutaj mamy rzeźnię. Tak, tu tak wygląda rzeźnia. Tutaj mamy jakieś, wiecie, mięsko. Jakieś rzeczy do zabijania zwierząt. Poczekalnia, jakby ktoś coś chciał zjeść, coś surowego na miejscu. No i same zwierzątka. Dwie krówki, nie. Dwie świnki, trzy krówki. Bardzo... Standardowo to wygląda, ale takie miało być. Okej, kolejną rzeczą, czyli domek, który najbardziej mi się podoba, z zewnątrz przynajmniej, to jest farma. Tutaj mamy wszędzie zboże, które sobie rośnie. I tutaj mamy domek, którym jest koło wodne, czegoś tak się nazywa, te w młynie, które napędza mielenie właśnie zboża. Tu wszędzie to zboże wygląda po prostu zawodowo. Chciałem, żeby w tej wiosce właśnie płynęła rzeczka, ale nie miałem pomysłu, jak to zrobić. Początkowo miała być po prostu stąd się pojawia, gdzieś tam się kończy. Ale stwierdziłem, że to będzie wyglądało bez sensu, więc na pewno zrobię jedno małe jeziorko, z którego by ta woda wypływała albo tam wpływała. I nie miałem pomysłu, jak zrobić źródełko. Ale po pewnym czasie wpadłem na takie coś. Postanowiłem wybudować taką skałę, z której mogłoby wypływać właśnie źródełko wody. Wydaje mi się, że wygląda to nawet ciekawie. Nie ma to sensu, wypływa źródełko, nawadnia tutaj te zboża. Tu mamy mostek, napędza to koło i trafia tutaj do tego mini jeziorka. Tak. Naprawdę, to koło mi się podoba, lubię takie rzeczy budować. Snapcraft już w którymś tam, chyba 30 którymś odcinku budowałem podobny domek. I tam miałem pod spodem farmy. A tutaj mamy po prostu też crafting, łóżko, kwiatek i bele siana, które możemy sobie no, dać do mielenia. No właśnie, tak to się prezentuje. Ale naprawdę, podoba mi się ta część wioski. Tutaj mamy za to kościół. O, jest właśnie katecheta, czy jako kleryk, no. Kościół jest bardzo prosty, bardzo wzorowany na takim kościele, który jest normalnie w Minecrafcie w wiosce, ale troszeczkę przerobiony. Jest on zbudowany m.in. ze stone bricków, to są jakieś sztandary zawieszone. Chciałem na początku zrobić witraże, ale no dwukolorowe byłyby brzydkie, a kościół jest za mały, żeby zrobić większe. Tak więc są to po prostu takie. Tutaj mamy czteroosobowy, że tak powiem, kościół dla czterech wyznawców. Tutaj może sobie właśnie kleryk stać i prawić, co tam chce. Tutaj mogą sobie wierni siedzieć i słuchać go.
nawet zmieści się, żeby przeszedł sobie, pozbierał pieniążki na tacę, a właściwie szmaragdy, emeraldy na tacę, co łaska. Taki haracz. Dobra, nieważne. Pójdźmy sobie tutaj na pięterko. Tutaj jest oczywiście łóżko dla kleryka, jakby chciał sobie spać. A tutaj może sobie wyjść na górę. Tak. Początkowo troszeczkę ten słowiet miał być niżej, ale ten krzyż mi się tu by nie zmieścił, więc podniosłem. I za chwilę wam powiem, dlaczego stworzyłem tutaj dach właśnie ze szkła, ale to za chwilę. Przejdźmy dalej. Kolejny domek cywilny, tym razem z brzozy. To samo umeblowanie, że tak powiem. Już to nie jest do końca umeblowanie. Domek kowala. Bardzo standardowy, lekko przerobiony. Kowadełko tu mamy. Łóżko, jakieś kwiatki. Nic konkretnego, ale jest. I ostatni domek, znowu cywilny, z ciemnego dębu. No, tak się to prezentuje. Dobra oferta. Szkoda, że ten nie handluje nic. Ups, no okej, wyjdźmy. No i tak się prezentują domki. Dodatkowo wszędzie są tu poprowadzone ścieżki. Na środku mamy mały ogródek, w którym właśnie na środku wychodzą promienie bikona. Tutaj mamy jakiś ogródek z kwiatków. I tak się to prezentuje. Bardzo moim zdaniem klimatyczny, ładny projekt. Początkowo tu miał być domek na drzewie, ale stwierdziłem, że może lepiej nie. Niech będzie tak, jak jest. Teraz się pewnie zapytacie, dlaczego zrobiłem tu wszędzie szkła. Mógłbym przestać tu wokół płotki i tak samo by to działało. Ale ja chciałem, żeby to był taki jakby... Ciężko mi zawsze znaleźć na to słowo. Nie inkubator. No, inkubator to jest w ogóle co innego. Taka biosfera. No, żeby pod tą kwadratową kopułą... nie będę nazywał kopułą, ale... W tych ścianach villagery były dla siebie samowystarczalne. Mają tutaj wodę, mają tutaj zboże, domki, mogą sobie pohandlować, mogą sobie po prostu żyć. Wszystko, co jest im tu potrzebne, jest tak jakby w takiej sferze zamknięte. A dodatkowo wszystko pięknie wygląda z zewnątrz. Za chwilę wam to pokażę. Tak. W kolejnym odcinku będę chciał rozpocząć projekt, który będzie znajdował się tutaj. Muszę zagospodarować to pięterko, właściwie parter. Tu gdzieś mój villager chodzi. Dokładnie, tu jest. Chciałbym tutaj zrobić coś ładnego. Będę robił wszystko na spontana, ale myślę, że wyjdzie coś ciekawego. Dobra, sobie jest trochę podlećmy. I pokażę wam, jak to ładnie wszystko wygląda. No zobaczcie, naprawdę, moim zdaniem jest to po prostu piękne. Teraz zwiększę render distance. Niech się wszystko wczyta. No, aż na miniaturkę chyba walnę. Screena, niech się tylko wczyta, bo naprawdę wygląda to ślicznie. Moim zdaniem. Możecie też pisać, co wy byście może zmienili, co byście chcieli, żebym jeszcze wybudował. Chociaż za dużo na tym świecie nie będę budował. Ponieważ... No, niedługo koniec drugiego sezonu. A to, co chcę wybudować, to już na to pomysły mam. Może z tej perspektywy. To za chwilę wam powiem, o co z tym chodzi. Hej! Trochę na szczele tych zdjęć do miniaturek. Pewnie nie będzie dla was zaskoczeniem, że po setnym odcinku chcę ten save porzucić. Nie dlatego, że nie chcę już tutaj grać, ale ten save się psuje. Gram na nim już od wersji 1.9. Tak, na wersji 1.9 już grałem. Grałem tutaj przez snapshoty wszystkie do 1.10, przez snapshoty wszystkie do 1.11. Zaczynam teraz grać na 1.12 i ten świat się psuje. Mam tutaj jeden zniszczony chunk. Tych chunków będzie coraz więcej. Teoretycznie mógłbym je naprawić, bo to nie jest dużo roboty, ale tu nie chodzi, żeby je naprawić, tylko żeby ich już nie było. To jest niestety przykre, ale takie rzeczy się dzieją. I to nie jest pierwszy taki chunk. Kolejny był tutaj zaraz obok. Ja go naprawiłem, ale widać, że on tutaj był. A dodatkowo pozostawiłem na pamiątkę, tą przykrą pamiątkę, tutaj pochodnię latającą. Tak, w tym miejscu znajdował się ten zepsuty chunk. Widać, że ja chyba tutaj to naprawiałem. Starałem się poszarpać ten teren, ale to są wszystko. W tym obrębie był ten zepsuty chunk. Są jeszcze pozostałości po tym. To nie wszystko. Polećmy sobie na spawn. To jest nasza baza. Stąd brałem villagerów, tak. Tu była moja farma. I tutaj tym portalem sobie przechodziły do właśnie netheru. Dużo się ich tutaj rozmnaża. Bardzo polecam taką prostą farmę. Ale dobra, my skoczmy sobie tutaj, bo to chciałem wam pokazać,
tutaj mam jeszcze tory pozostawione po tym, jak wyciągamy sobie stąd villagerów, no tamtej właśnie rozmnożarki. Ale one się, widzę, tu odwymnożyły. Rozmnożyły. Ten zepsuty chunk był chyba jednym z pierwszych na tym świecie. Wygląda on ohydnie. No ale coraz więcej takich niestety będzie. Będzie trzeba zmienić ten save. I mam pewną taką myśl, czy zrobić trzeci sezon Snapcraft na, że tak powiem, na save'ie. O, tu mam kolejny chunk zepsuty. Na save'ie, ale na multiplayer. To znaczy, nie, że będę zapraszał widzów na przykład, żebyśmy grali. W ogóle nie będzie na tym serwerze widzów. Na ten serwer zaprosiłbym kilka, naprawdę dosłownie kilka, max 5 osób zaufanych dla mnie. Pierwszą osobą, która już się zgodziła, jeżeli takie coś powstanie, jest Heal. Będę grał z Healem i jeszcze kilkoma osobami. Na jednym świecie byśmy grali. Byłoby to samo co tutaj, tylko po prostu więcej osób, rzeczy mógłbym budować piękniejsze, większe. Znowu villagery się zepsuły. Widzicie, jakie to jest zepsute? Zobaczcie. Odświeży świat. Znowu wejdę i zniknie jeden villager. Przykry. No, come on. Ale dobra, kontynuując. Dobra, pokażę wam, że villager znikł. Tak, to są właśnie skutki tego zbugowanego świata. Budowałbym razem z nimi piękne rzeczy. Każdy by miał z nas swoją bazę, byśmy budowali wspólne projekty typu Nether Hub, Iron Farm, Gold Farm i tak dalej. Mógłbym budować więcej i szybciej razem z nimi. I teraz takie pytanie się pojawia, czy wy byście chcieli, żebym kontynuował Snapcraft 3 na serwerze? Myślę, że to byłaby dobra decyzja z mojej strony. Wszyscy byśmy się tam przenieśli właśnie na jeden świat i byśmy grali. Póki co mam 3 osoby. Tej jednej osoby wam nie zdradzę póki co, powiem jedynie, że Heal będzie grał. Tej trzeciej osoby nie powiem, a pozostałe dwie jeszcze się znajdą. Tak więc, no, napiszcie, co o tym sądzicie. Oczywiście gra będzie na snapshotach, tak jak zawsze. Jeżeli ktoś na taki serwer, jeden z moich ulubionych, nie ulubiony Minecrafta, na który niestety nie mogę grać, a bardzo chętnie bym tam grał, jest to Hermitcraft. Chciałbym zrobić prawdziwy polski Hermitcraft. Oj, by się działo. Heal ma niesamowity talent. I umiem szukać surowców. No, myślę, żebyśmy się wszyscy fajnie zgrali. Często live bez tego były. Dobrze, a w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy projekt wioski wam się spodobał. Był czasochłonny, ale myślę, że efekt końcowy jest naprawdę fajny. Tak więc okej, to byłoby na tyle. Sobie będę niedługo zaczynał ten projekt na dole, który będzie na tym parterze. A póki co dziękuję wam za to, że byliście i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Snapcraft, który miejmy nadzieję pojawi się już następny piątek. Może już na nowym snapshocie, bo w tym tygodniu snapshot nie wyszedł, gdyż Jeb był na spotkaniu, ale w kolejnym już powinien się pojawić, tak więc spokojnie. Dobra, dzięki za to, że byliście i trzymajcie się, do usłyszenia, siemanko i cześć!